Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie. 26 lipca, praktycznie w samym środku tegorocznych wakacji, w niedzielny świąteczny poranek. Stoję w otwartych drzwiach Kościoła Ewangelickiego w Golasowicach. Te otwarte drzwi mają symbolizować zaproszenie zaproszenie każdej i każdego z Was do żywej społeczności, do żywego Kościoła, do wspólnego przeżywania modlitwy, uwielbienia w pieśni i słuchania Bożego Słowa. Więc jeśli jesteście dziś zdrowi, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, abyście mogli udać się w drogę do swoich świątyń, to zapraszam Was do uczestnictwa we wszystkich nabożeństwach, które dziś w naszych kościołach będą miały miejsce. Uczestnictwa po to, żeby również słuchać się w to Słowo, które jest nam dziś dane i które dziś będzie nam zwiastowane. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 40 wersecie czytamy Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Tak mówi pan Jezus i te słowa poprzedza jeszcze słowami: Byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić; byłem tułaczem, a przyjęliście mnie; byłem nagi, a ubraliście mnie; byłem chory i odwiedzaliście mnie; byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Pan Jezus chce dziś otworzyć nam oczy i nasze serca na tych wszystkich, którzy są prześladowani, którzy cierpią niedostatek, którym nie wiedzie się tak dobrze jak nam samym, którzy nie radzą sobie z niektórymi sytuacjami życiowymi. Pan Jezus chce, abyśmy dziś nie patrzyli tylko i wyłącznie na siebie samych, tylko i wyłącznie na nasze rodziny, ale spojrzeli szerzej i zobaczyli niedostatek, zobaczyli braki. Zobaczyli to wszystko, czego nie mają inni nasi współbracia i nasze współsiostry. Bo my często w naszym egoizmie, również kościelnym egoizmie, chcemy, żeby było tylko i wyłącznie dobrze nam samym. I często słyszymy te słowa: pójdź do kogoś, wyrusz w drogę, udaj się, aby pomóc. Ale najprostszą formą pomocy jest wyciągnięcie pieniążka z naszego portfela. I rzucenie go na tacy, i niech kto inny zatroszczy się o tą drugą osobę. A dziś Jezus mówi: Jeśli odwiedzicie mnie w więzieniu, jeśli odwiedzicie mnie w szpitalu, jeśli odwiedzicie mnie, gdy będę żebrał, to wtedy będę z wami. To wtedy uczynijcie coś, przez co otrzymacie ode mnie dar. To, co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Czyli spełnicie dobry uczynek nie tylko względem bliźniego, ale przede wszystkim względem naszego zbawiciela. Mamy być nie tylko dziś słuchaczami Bożego Słowa, nie tylko to słowo przyjąć do swoich serc, ale przede wszystkim mamy być tymi, którzy to słowo wykonają w naszym codziennym życiu. Którzy pójdą. I będą odnajdywać tych, których Jezus tu wymienił, a przez to, że ich odnajdą, odnajdą również samego Jezusa. Nasz dzisiejszy, drugi tekst skazalny zapisany jest w przypowieści Salomona, w czternastym rozdziale, w trzydziestym pierwszym wersecie. Kto uciska biednego, znieważa jego stwórcę, a czci go ten, kto lituje się nad ubogim. To jakby kontynuacja tych pierwszych słów, które przeczytałem z Ewangelii Mateusza, chociaż wypowiedziane były dużo wcześniej przez króla Salomona. Mamy nikogo nie uciskać ze względu na jego sytuację społeczną, na jego status materialny, na jego pochodzenie. Mamy być na wszystkich dziś otwartymi i nie tylko dziś, bo w każdy dzień naszego życia mamy pójść i naszymi sercami otwartymi sercami, poruszonymi przez Jezusa Chrystusa, dopomagać i podnosić tych, którzy upadli i tych, którym nie dostaje materialnych dóbr dzisiejszego świata. Więc dzisiejsza niedziela jest zachęceniem do czynnej miłości w działaniu. Pomódlmy się razem i poprośmy Boga, aby ten to słowo pobłogosławił w naszym życiu, i pozwolił mu zaowacować. Łaskawy Panie Boże, ten dzisiejszy niedzielny poranek dziękuję Ci za wszystkich, którzy będą słuchali tego codziennika, i dziękuję Ci za wszystkich, którzy udadzą się do Kościołów, aby w Twoim słowie się budować, wzmacniać, nabierać siły i wyruszyć do praktycznego działania. Dziękuję Ci za tych wszystkich również, do których dziś to słowo nie dotrze. Bo wiem, że będą inni, którzy przyjdą i przyniosą im to słowo, bo będą poruszeni Twoim wezwaniem do tego, aby pójść do ubogich, pójść do tych, którzy są chorzy, pójść do tych, którym nie dostaje dóbr materialnych dzisiejszego świata. Prosimy Cię Panie o błogosławieństwo na cały Dzień Świąteczny, o moc zwiastowania słowa dla wszystkich kaznodziejów oraz o działanie Ducha Świętego, aby to słowo w praktyce odnalazło swoje odzwierciedlenie w naszym życiu przez Jezusa Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie Boże. Amen. Życzę Wam błogosławionego, dobrego niedzielnego poranka. Amen.